Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Dzisiaj kolejny odcinek na temat bardzo kontrowersyjny. Dlatego zaprosiłem Michała Buczyńskiego do studia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Twój pseudonim na Wikipedii to Aegis. Elstrom. zgadza się. To może się wytłumaczyć od razu, co to jest. To długa historia. Powiedzmy, można to interpretować na wiele sposobów. Może to trochę z miłości do języków skandynawskich, która mi towarzyszyła wiele, wiele lat temu. A może to z innych powodów. W każdym razie pseudonim ten jest ze mną od wielu, wielu lat. Teraz coraz częściej stosuje się po prostu imię i nazwisko jako nazwę użytkownika, chyba, takie mam wrażenie. Zgadza się. Zwłaszcza kiedy te osoby są, takie jak ja, są de facto znane publicznie. Mhm. Ale jednak troszeczkę można się ukryć za pseudonimem, szczególnie jak ktoś zaczyna, się boi, wstydzi. No i właśnie podobno to znaczy z tego tematu też wynikają inne rzeczy, czyli taka. Bezstronność Wikipedii, tak? Bo jeśli się ukrywamy pod jakimś pseudonimem, no to chcemy być troszeczkę anonimowi. Wiadomo, że właściwie mniej anonimowym jest się w Wikipedii, jeśli się podaje swoje imię i nazwisko, ale jak podaje się tylko pseudonim, no to, no to trudniej nas rozszyfrować, a szczególnie jeśli chodzi o poglądy. Ale to możemy zobaczyć w postach i w tym, co. W tym, co edytujemy i jakie hasła piszemy. Zgadza się. Całe założenie Wikipedii zresztą jest takie, że bronić się powinien nasz wpis i nasz wkład, a nie my sami. To nie nasz życiorys pisze encyklopedię, tylko nasze edycje, nasze treści przez nas dostarczane piszą tę encyklopedię. Wobec tego. Najbardziej utytułowany naukowiec czy ekspert w swojej dziedzinie, jeśli poda treści złej jakości, to one nie staną się magicznie dobre, tylko dlatego, że podał je ktoś bardzo ważny i odwrotnie. Osoba bez żadnego tytułu może tworzyć bardzo dobry wkład, prawda? Mhm. A powiedz mi, czy to, czy to prawda, że Wikipedystom zarzuca się brak bezstronności? Tak. I tak. faworyzowanie niektórych ugrupowań politycznych na przykład. To chyba też, natomiast z tego, co mi wiadomo, te zarzuty są takie dosyć po szerokim spektrum, prawda? To znaczy, z że tego, socjaliści zarzucają, że, tak, że tak, jesteśmy tak? tak? Tak, tak, generalnie um, spisek jest bardzo szeroko zakrojony, generalnie jest jednocześnie skrajnie lewicowy, skrajnie prawicowy, a z wieloma różnymi dziwnymi frakcjami pośrodku. No to jak to jest naprawdę? Mm. <noise> Czy są w ogóle badania robione na temat wikipedystów? Jakie mają poglądy? Co do takich badań, oczywiście większość wikipedystów jest zupełnie anonimowa, więc prawdopodobnie ich poglądy w, pewnym, w pewien sposób odzwierciedlają poglądy danego społeczeństwa. Prawda? Możemy podejrzewać, że co do zasady na przykład wikipedyści pochodzący ze Stanów Zjednoczonych będą mieli trochę inne poglądy na życie niż wikipedyści pochodzący powiedzmy sobie z Afganistanu. Chociaż trzeba pamiętać też o tym, że nie każdy człowiek... Jest, czuje tę wolę, e, potrzebę bycia Wikipedystą, więc ta populacja Wikipedystów również prawdopodobnie jest trochę inna. E, możemy podejrzewać, że jest trochę lepiej wykształcona, ma trochę więcej wolnego czasu, znacznie częściej jest w wieku młodym, em, na przykład, ponieważ wtedy ma się więcej czasu, żeby robić takie rzeczy jak internetową encyklopedię em, i tak dalej, i tak dalej. Częściej są to też mężczyźni niż kobiety. Um, tutaj wiemy, że między mężczyznami i kobietami są pewne różnice w poglądach um, ogólnie na życie, nie tylko politycznych. Um, z kolejnej strony um, jest też kwestia wartości. Nie ukrywajmy tego, że Wikipedia ma wartości, które raczej można kojarzyć z szeroko pojętą lewicą niż prawicą, prawda? Jakieś dzielenie się wiedzą, w ogóle dzielenie się. Bo jest to ruch ściśle niekomercyjny, prawda? Można zakładać, że osoby, które mają e, mocny popęd w kierunku np. generowania pieniędzy i tworzenia mm, systemu, w którym rozliczamy się bardzo rynkowo, wybierały, nie, tak, nie. wybierałyby inny, inny sposób, ko, mhm. sposób komunikacji, ale prawdopodobnie też osoby bardzo zaangażowane politycznie również wybiorą sobie inny sposób ekspresji, to znaczy nie wiem, po prostu zapiszą się do partii politycznej lub czegoś podobnego. Więc to są takie moje podejrzenia. Wikipedysta. E, tworzy pewnego rodzaju spektrum, e, znaczy miejsce na spektrum, e, natomiast cały czas jest to dosyć szeroki rozstrzał, tak, więc e, nie ma czegoś, co jasno by deklarowało, czy mamy do czynienia z socjalistą, hadekiem, konserwatystą, liberałem, czy jakąś inną postacią i prawdopodobnie przedstawicieli wszystkich tych grup e, możemy spotkać. Mhm. No dobrze, ale ktoś wpisuje coś, co jest nieobiektywne na temat jakiejś partii, to kto tego pilnuje? Kto to wycofuje, kto to sprawdza. Jak to się dzieje, że jednak no, hasło jest weryfikowane w jakiś sposób? W dużej mierze mogę powiedzieć, że społeczność. Wikipedia ma społeczny system kontroli, tak to możemy nazwać, w którym oceniamy treści. Treści oceniamy co do zasady po ich jakości, którą rozumiemy pod postacią źródeł na podstawie których one powstają oraz dalszą poprawnością streszczenia. Czyli czy streszczenie tego źródła jest merytorycznie poprawne, czy ono dobrze oddaje istotę, czy jest w ogóle zasadne, czy mm -hmm. jest potrzebne w danym haśle, czy jest oczywiście poprawne językowo, stylistycznie, redakcyjnie i i tak dalej. I z takich kawałków, bo jak wiadomo Wikipedia powstaje w sposób przyrostowy, więc kolejne osoby, czy ten sam autor mogą przychodzić i za każdym razem coś dodawać nowego do tego hasła, to te kolejne porcje mogą być w tym procesie oceniane. Hasło może być oceniane w całości, jeśli w zależności na którym etapie trafi to na ekran kogoś, kto chce je ocenić. I na tej podstawie. Dane edycje będą przyjmowane, będą poprawiane, będą wycofywane, coś się będzie z nimi działo. No ale ta społeczność, to co to znaczy, że, że co, że zbiera się konsylium jakieś nad hasłem? Niestety nie, aż tak, y, aż tak nie ma, to nie jest niestety tak, jakby się mogło... No bo w jak to się tak odbywało, prawda? No, ktoś napisał hasło, potem przychodził redaktor, y, który sprawdzał to Inny Albo I nie. skonsultował z kimś innym, tak? I potem redaktor naczelny jeszcze na to patrzył, tak? I, tak? I dopiero to klepnął i powiedzmy, dopiero to do druku szło. Tak, to jest takie wyobrażenie, z którym się czasami spotykamy. Wyobrażenie jakiejś takiej wielkiej redakcji, prawda? Że gdzieś by istniał budynek prawdopodobnie wielkości Pentagonu, <noise> lub większy, gdzie siedziałoby um, ileś tysięcy, nie wiem, to byłoby bataliony, pułki, brygady chyba um, redaktorów. Które by miały z, m, jakiś potężny system kontroli, gdzie nie wiem, redaktorzy tematyczni, redaktor naczelny by chyba nie wiem, oglądali to mogą sobie to tak zwizualizować, by oglądali to na jakimś takim gigantycznym ekranie, prawda? Przelatujące hasło, przelatujące na treści, wyskakują. prawda? A, 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 <laughs> mm -hmm. Tysiące ludzi na słuchawkach, prawda? A, to jest wie, nie do zrobienia. Nie, to jest niemożliwe. Już to, to tak nie mówiąc o kosztach, wybrać. ale też fizycznie niemożliwe do zrobienia. To, to system byłby um, Trudne do wyobrażenia, prawda? Um, no, ale to jednak działa, bo to działa są w porządku, tak? Działa. Są, co do zasady, co do zasady są w porządku. Yy, działa to w sposób asynchroniczny. To znaczy, jedna osoba wpisuje, kolejna osoba może podjąć się sprawdzenia um, tego wpisu. Może to nastąpić w ciągu sekund, może to nastąpić w ciągu minut, godzin, może to niestety nastąpić też w ciągu dni. Um, to jest bardzo zależne od tego... Um, Ile osób interesuje się danym tematem, ile osób będzie chciało sprawdzać mm. tę treść, od, też od kogo pochodzi ta treść, jak duża, albo jakiego rodzaju jest ta edycja. Jest to wypadkowa bardzo wielu czynników. I tak to się. Tak to się odbywa. To no jest dobrze, taka Wikipedia ale, na skalę ale, naszych no możliwości. Ale kto to jest w takim razie? Kto to robi? Bo rozumiem, że zwykły Kowalski, który zobaczy, że no jest w Wikipedii coś niedobrze napisane, on musi to natychmiast poprawić. Mhm. No i powiedzmy, że wie, że tam jest taki przycisk Edytuj. Tak. Kliknie ten przycisk Edytuj, no i zmieni tam edycję, prawda? I napisze, że, że tam Nowak jest lewicowy, a nie prawicowy, bo tak przecież on wie. To, że on tak wie, to. No i ma to źródło. Może Dobre... powiedzmy, ma, ma źródło, no bo był na demonstracji tam lewicowej, a nie prawicowej, prawda? I zdjęcie widać. To tak, to, to po kolei. Jeśli są zmiany bardzo proste, takie, które wynikają przed z samej natury języka polskiego, prawda? Jest tak zwany przecinek w niewłaściwym miejscu. Błąd stylistyczny, językowy i tak dalej. Ortograficzny. wręcz, bo prawa jego jest bardzo prosta. To śmiało chwytamy za edytuj. Jeśli zmiana, jest różnica jest merytoryczna, tutaj gorąco zachęcam do, do sięgnięcia i wykorzystania źródła. Jako źródła bym rozumiał rzecz zewnętrzną. Najlepiej też opublikowaną nie w... Em, medium rodzaju y, obleśne nowinki, które kiedyś się promował y, pewien z polskich autorów fantastycznych. Y, najlepiej, gdyby to była książka, magazyn, y, nawet y, strona instytucji, natomiast posiadająca jakąś, tak, posiadająca jakąś mm, reputację, y, posiadająca też, y, znaczy wskazująca na tym, że autor czy dane źródło jest kompetentne w swojej dziedzinie, prawda? To, to jest taka skomplikowana sprawa, natomiast możemy sobie powiedzieć, że powiedzmy niektórzy ludzie, na przykład dziennikarz sportowy może być bardzo kom kompetentny w dziedzinie tego, czy mhm. Legia mistrzem Polski jest, czy też nie. Natomiast może nie być kompetentny na przykład w dziedzinie ter terapii raka przy pomocy witaminy C. Hmm. To jest ta, tego rodzaju sprawa, i trzeba pamiętać, że autorytety, nawet największe autorytety, mają jakąś skończoną granicę bycia autorytetem. Dotyczy, dotyczy to osób pojedynczych, ale dotyczy to nawet całych instytucji, mediów i tak dalej. Więc jeśli mamy poczucie, że dane źródło dobrze dokumentuje i udowadnia pewną kwestię, czy dobrze wytłumaczy pewne zjawisko, wydarzenie. Wtedy nie wahajmy się go użyć. Czyli I pierwsza, pierwsza sugestia dla Kowalskiego, który zmienia wpis, żeby powołał się na źródło, a nie na swoją wiedzę, tylko na jakieś źródło, że no gdzieś tam nie wiem, w gazecie, w książce jest coś tak jest. opisane. Tak I jest. No wtedy to źródło też umieścił jako jako przypis. Zgadza tego, się. Co zmienia. Wikipedia nie lubi badań własnych. W tym sensie, że w bardzo szanujemy i lubimy naukowców, którzy publikują, czy ekspertów dziedzinowych z danych dziedzin. Natomiast dla czystości cały czas prosimy o źródła. Opublikowane, sprawdzone, przefiltrowane przez kogoś innego. Też dlatego, żeby nasi czytelnicy i żebyśmy my sami nie musieli czytać o odkryciach kolejnych ludzi, którzy tak wynaleźli to perpetuum mobile, właśnie wynaleźli rek na nadą chorobę, albo są przekonani o światowym spisku ludzi jaszczurów. I oni to wiedzą, tak? Albo oni mają to w szufladzie, mają to magiczne zdjęcie, które pokazuje e, rzekomy mm, spisek. Mm, nie, y, jeśli coś jest ważne, istotne, um, encyklopedyczne, to najpewniej to zostało opublikowane. Jeśli to nie zostało opublikowane, a jest z jakiegoś powodu istotne, zdarzają się takie sprawy, to są przypadki wyjątkowe, o których możemy dyskutować, natomiast um, no to jest rzadka kwestia. No ale to też można wtedy najpierw postarać się o publikację gdzieś, przynajmniej na portalu jakimś tak. poważnym, internetowym, i wtedy dopiero. E, powołać się na to źródło właśnie jako portal. Tak? Zgadza się. No dobrze, ale Kowalski powiedzmy ma dobre źródło, zmienia hasło, wpisuje, no i guzik, nie widać tego na stronie. Tak, mm, a przynajmniej nie, po, nie, porosi, odrazu, po, nie mówi odpłat. o tym nie od razu, albo mówi o tym koledze, albo mamie, albo y, siostrze, a, has a, siostra, a nie siostra nie widzi. widzi. E, Dzieje się tak dlatego, że wiele lat temu na między innymi polskojęzycznej Wikipedii wprowadzono mechanizm nazywany wersjami przejrzanymi. 2008 chyba. Tak, no? to już lata lecą, prawda? Mm. Wziął się stąd, że wiele osób, zwłaszcza... Mm, Wydaje się, że na terenie Polski polscy dziennikarze, media, ale też zwykli użytkownicy mieli duży problem i brak zaufania dla jakości, którą robiła Wikipedia. Też z powodu bieżących wandalizmów. Powiedzmy sobie szczerze, dla wielu uczniów, klas różnych, raczej młodszych niż starszych, ale też wielu osób, nie wiem, nudzących się w domu, w biurze, w różnych miejscach, zwandalizowanie Wikipedii było Dobrym przeżyciem, dobrym sposobem no, na dobrą zasady. Było bardzo proste, wystarczyło wejść, napisać cokolwiek i to zrobić. Najczęściej to były jakieś eksperymenty edycyjne, to znaczy ludzie sobie udowadniali albo sprawdzali, co się stanie, jeśli po prostu zmieni duży kawałek treści, kodu i to zapiszę. No czasami były to różnego rodzaju wpisy. Na przykład słowo wulgarne, powielone 100 tysięcy razy. Na przykład. No może, może wystarczy, że 10, prawda? Ale to jest 10 razy za dużo. E, Czy to różne, różne treści od kocham Jolkę po um, no, różne, różne, różne większe lub mniejsze żarciki. E, aby tego uniknąć, zostały wprowadzone wersje przejrzane, też ten mechanizm w dużym sposobie, w duży sposób zdejmuję um, od, no, może nieodpowiedzialność, natomiast część pracy z administratorów czy tam y, stałych użytkowników, twórców Wikipedii. Dlatego, że daje im chwilę oddechu, nie muszą przez cały czas patrolować tej Wikipedii w czasie więc rzeczywistym, żeby sprawdzać każdą możliwą edycję, czy tam na przykład nie pojawiają się te wulgaryzmy albo inne głupoty, tylko mogą, mogą sobie po prostu na to poczekać, ponieważ mają pewność, że normalny czytelnik, który nie jest jakby stałym. Użytkownikiem Wikipedii zobaczy tę wersję jeszcze przed przejrzeniem. Więc y, największe głupoty, wulgaryzmy, inne tego rodzaju sprawy nie trafią do y, przeciętnego czytelnika. Czyli one trafiają do takiej strefy niewidocznej i, i to dopiero po przejrzeniu przez. Osobę, która jest bardziej doświadczona w Wikipedii niż taki now, 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 nowi, nowicjusz, tak się tak. mówi. Niż nowicjusz, to, to wtedy ten redaktor już może zaakceptować. Tak, tak. To możemy porównać do innej wersji pliku. Jeśli każdy hasło, powiedzmy sobie, z osobnym plikiem tekstowym, to sytuacja jest taka, że osoby jakby. Mocno zżyte z Wikipedią, takie nazwijmy, a dostaną najnowszą wersję pliku, która jest domyślnie taką wersją roboczą. Natomiast osoby, które przychodzą, czyli lwia część czytelników, dostaną tę wersję, która została uznana za e, przejrzaną, czyli te, dostaną taki starszy czystopis. Mhm. W pewnym momencie może być tak, że ktoś przychodzi, widzi, że e, ta wersja m, brudnopisowa e, różni się. W jakiś sposób z tej wersji czystopisowej, może ona może być spokojnie uznana za nowy czystopis i dokonuje takiego zatwierdzenia, tak? No, w I... teorii to chyba tak jest, że jeśli tam nie ma wandalizmu, no to powinna być uznana za przejrzaną. Tak, w teorii tak jest. Natomiast w dążeniu do jakości, i jak najwyższej jakości twórców, sami twórcy redaktorzy Wikipedii nakładają sobie czasem bardzo wysokie standardy do tego stopnia, że nie ograniczają się do sprawdzenia tylko najbardziej oczywistych głupot, tylko oni rzeczywiście starają się sprawdzić w jakiś sposób merytoryczny. No tak, jakby ktoś, ktoś zmienił rok powstania na tak. przykład jakiejś firmy tak. z 1890 na 1910 na tak. przykład, no to no to może to być wandalizm, prawda? Mm -hmm. też. To też tak. może być uznane za wandalizm, że ktoś chce obniżyć. Tak jest. I kto wartość. tutaj ma rację, prawda? Mm -hmm. um, I tutaj pojawiają się tutaj pojawiają się takie problemy, um, które pokazują, jak trudną trudną sprawą jest pisanie encyklopedii, która ma być jednocześnie aktualna, a jednocześnie ma być re recenzowalna, prawda? To jest bardzo duże wyzwanie. Dobrze, czyli Kowalski napisał, mhm. jak gdyby zapisał edycję, no i teraz musi czekać na to, aż ktoś przejrzy, że to nie był wandalizm. Tak jest. Tutaj od razu Kowalskiemu można wskazać, że zazwyczaj, przynajmniej już bardzo dużo, bardzo dużo artykułów na polskojęzycznej Wikipedii korzysta z przepisów w formie bardzo podobnej do artykułów naukowych. To znaczy na końcu zdania, czy na końcu, czy w środku zdania, przy danym twierdzeniu, czy na końcu odpowiedniego akapitu, m, pojawiają się odnośniki z przepisami bibliograficznymi. Tak, te cyferki. Te cyferki, które odnoszą się oczywiście do, do źródła, które jest cytowane i zachęcamy, żeby stosować to w ten sposób. W naszym edytorze wizualnym to się robi tak naprawdę dwoma kliknięciami, bo edytor wizualny jest tak przyjazny, że przy większości źródeł internetowych wystarczy kliknąć, wkleić uh, link kliknąć i zazwyczaj y, automagicznie, całkiem mhm. przyzwoity przepis bibliograficzny się generuje. Kiedyś, przynajmniej kiedy ja mm, nie wiem, robiłem studia i tak dalej, przepisy bibliograficzne nie były tak proste. Mhm. Mówisz edytor wizualny, tak jakby to było coś specjalnego, a w tej chwili właściwie jak się kliknie w edytuj, to jest to edytor wizualny, tak. czyli to jest edytor właściwie. Tak, lata Już 90. przeszły na, na Wikipedię. E, tak, sprawa jest taka, że wiele em, edytorów z różnych powodów... Pracuje często w czymś, co się nazywa edytor Wikicodu. Jeśli ktoś zacznie czytać, na przykład strony pomocy, może znaleźć odwołania do, do, takiego, do takiej sprawy, albo może się przełączyć między takimi dwoma widokami. W dużym skrócie edy edytor Wikicodu pokazuje nam nie mm, edytor wizualny, taki jaki znamy z każdego edytora tekstu, ale pokaże nam kod. Taki kod przypisany, tak jakbyśmy trochę tworzyli um, kod HTML-owy dla strony internetowej. Um, zazwyczaj to jest zwykły tekst, natomiast tam się pojawia wiele różnego rodzaju znaczników, które służą do tego, żeby pokazać, że um, tutaj jest jakiś odnośnik, tutaj coś jest pogrubione, tutaj coś jest tabelą i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym um, dostajemy coś, takiego, coś w postaci dosyć czytelnego, ale jednak kodu który potem jest interpretowany przez oprogramowanie. No więc tak naprawdę to, to jest zwykły edytor w tej chwili, czyli edytor tak. wizualny to już jest edytor. Tak, 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 Ale oczywiście można w kodzie, jeśli ktoś ma ochotę, albo doświadczenie większe w, w kodowaniu, no to, to może to zrobić w ten sposób. Ale wracając jeszcze do, do, tych, do tej stronniczości, bezstronniczości Wikipedii, no każdy ma w sobie coś takiego, że po prostu, no, coś go tam ciągnie, prawda, w coś wierzy e, i jak gdyby e, może mieć problem z tym, żeby to napisać e, w taki neutralny sposób, co jest wymagane w Wikipedii. Jak to, jak to pisać, żeby, żeby właśnie uniknąć takiego czegoś? Jak, jak to sobie filtrować samemu? To prawda. Znaczy... Większość z nas posiada jakieś, znaczy myślę, że każdy człowiek posiada jakieś poglądy, a w mniejszym lub większym stopniu są uznawane za polityczne, natomiast każdy posiada jakiś, jakiś światopogląd dotyczący życia, prawda? Jak, w jaki sposób można pisać. E, sposób taki transparentny, albo w jakiś sposób no, jak pisać tak, edukować, żeby nie, 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 nie. nie właśnie nie, nie manifestować tej mm -hmm, swojej mm -hmm. osoby, tylko e, po prostu pisać rzetelnie i na temat. E, wymaga to pewnego rodzaju profesjonalizmu. E, to jest taka cecha, którą może trudno w obecnych czasach uwierzyć, natomiast e, na przykład w st czasach starego dziennikarstwa m, było kwestią często wymaganą i cały czas jest wymagana w takich słynnych mediach, jak BBC gdzie nawet są znane osoby, które mają prywatnie bardzo wyraziste poglądy, natomiast też są znane z tego, że w pracy, kiedy prowadzą z kimś wywiad, czy referują coś swoim widzom czy słuchaczom, te poglądy zostają w szafie. Czyli potrafią, I, zachować, tak, bezstronność. potrafią, potrafią tak. zachować bezstronność. Ja wiem, że wielu kolegów wikipedycznych również posiada tę wspaniałą umiejętność, co jest bardzo ciekawe i budujące, że można ją zobaczyć też po prostu wolontariusze. Ja sam znam kilka osób, co do których z wielkim zdziwieniem poznałem ich rzeczywiste poglądy polityczne, dopiero kiedy je poznałem w jakiś sposób prywatnie. Um, mam taki przykład między innymi takiego kolegi, którego zawsze uważałem za takiego bardzo twardego, mm, prawicowego katolika, podczas gdy prywatnie okazał się być całkowicie nie mieszkającym w Polsce, bardzo lewicowym, bardzo niekatolickim, ateistycznym raczej, użytkownikiem. Um, co pokazuje um, jego profesjonalizm jako użytkownika. Mhm. Um, no i mam, ten, tak, w ten mam, sposób powstaje no, taka jakościowa wiedza tak. Wikipedii. Druga rzecz to jest oczywiście oddanie się źródłom. Oddanie się źródłom, oddanie się też źródłom e, odpowiedniej jakości, działającym na bazie hierarchii źródeł. E, kiedy piszemy na sposób merytoryczny, podpierając się rzeczą, wiedzą, wiedzą jakąś taką istniejącą i cytując po prostu pewne prace, znacznie trudniej jest nam epatować swoimi własnymi przekonaniami, prawda? Mhm. Nawet gdybyśmy... Chcieli zrobić coś w rodzaju tak zwanego researchu Ziemkiewiczowskiego i napisać, bo mi się wydaje, albo zrobić jakąś taką wielką tyradę pokazującą, dlaczego x jest lepszy od y, albo odwrotnie. Bardzo często źródła nas powstrzymają. To znaczy, weryfikując w rzeczywistości źródła, jeszcze raz czytając czy zapoznając się z dokumentami, zobaczymy, że nie, że ta historia nie jest taka prosta. I bardzo Zachęcam do pracy, rzeczywistej pracy z źródłami, bo one same nas powstrzymają mm -hmm. często do takiego e, siania, czy poglądami politycznymi, mm -hmm. czy jakimikolwiek światopoglądowymi przekonaniami. No w jednej z poprzednich audycji profesor Dariusz Jemielniak o tym mówił, że on podczas dyskusji już nad hasłem i wspierając się właśnie. O, o jakieś tam pryncypia dotyczące treści hasła. Sam był w stanie dzięki źródłom, które były przedstawione w tej dyskusji zmienić swoje poglądy. Tak, To, to, to jest bardzo ważna uwaga, uwaga, uwaga. Zmiana poglądów to nie jest nie wiem grzech, odstępstwo, nie jest to też katastrofa życiowa. Wręcz przeciwnie, y, zmiana poglądów i przyznanie, że teraz widzi się pewne rzeczy inaczej, o, świadczy o swoim tym rozwoju, prawda? Rozwijamy się w ten sposób, że uważamy rzeczy, kto, co do których kiedyś byliśmy przekonani, które nam wystarczały, za obecnie nieadekwatne, niewystarczające, więc y, tym bardziej zachęcałbym do zapoznawania się przed z argumentacją przeciwnika, czy y, poznawaniem znacznie szerszego spektrum źródeł, co do którego Wikipedia, Wikipedia jest, jakby to powiedzieć, jednocześnie wielkim, największym korzystającym i największym odbior, obrońcą. Bo tak jak mówiliśmy, że w jakiś sposób Wikipedia zmienia świat, prawda? I to jest nazwa tego, tego cyklu. W pewnym sensie Wikipedia cofa Wisłą Kijem. Dlaczego? Jeśli mogę taką dygresję. Cały XX, XXI wiek, media społecznościowe, internet, to, co się dzieje obecnie z mediami, tabloidyzacją, ich politycyzacją, zmienianiem się kolejnych mediów, tak zwane media tożsamościowe, pokazuje, że media i źródła, z których ludzie czerpią wiedzę. I kontakty społeczne coraz bardziej się zamykają w pewnego rodzaju bańkach. Kiedy korzystamy z mediów społecznościowych, czy to na literę F, czy na literę T, czy na jakąkolwiek inną literę, z gazet, portali, stacji telewizyjnych i radiowych, bardzo często chcemy. Usłyszeć tak naprawdę, tzn. słuchamy tego, co chcemy usłyszeć. No, możemy też unikać wiadomości, tak. tych, których nie lubimy. Dokładnie, I... bo one nas denerwują, one coś pokazują nam, coś takiego niewygodnego, byśmy się myśleli nad tym zastanawiać. Plus, jak wiemy, w internecie na przykład rządzi, w komercyjnym internecie rządzi, się, rządzi to, co się klika. Mhm. A co się klika? No, najczęściej klikają się rzeczy albo bardzo głupie, ustawione właśnie na kontrowersje, ustawione na Emocje, tak? Emocje mają być albo negatywne, ludzie mają się bardzo zdenerwować na coś, albo mają szukać wroga, e, mają e, nawet się denerwować na dane medium, nieważne, ważne, żeby utrzymać ich uwagę. E, ewentualnie mają ich tak poklepywać po mhm. plecach i utwierdzać w przekonaniu, e, że robią, e, zachowują się właściwie. No i pomyślmy sobie, czy można w ten sposób kogokolwiek, czegokolwiek nauczyć, to znaczy, jeśli z jednej strony będziemy go chcieli tylko po prostu zdenerwować, albo z drugiej strony będziemy tylko go chcieli zagłaskiwać, prawda? Ani jeden, ani drugi sposób mm -hmm. nie może służyć do tego, żeby kogoś w jakikolwiek sposób nauczyć. I tutaj wchodzi Wikipedia. Czyli Wikipedia hmm. staje się taką opoką. Znaczy Wikipedia jest w pewnym sensie powrotem do pewnego rodzaju starych praktyk, które my odkrywamy na nowo i które próbujemy przewrócić tym cyfrowym, internetowym no, trochę, 21. wieczorem. Się... się robi, właśnie? Tak. komunikacyjny chaos. E, chaos. Am, tak. Amerykanie mhm. mówią, że, e, że Wikipedia e, makes internet not suck again. Tak? Um, internet jest bardzo chaotyczny. Um, jest taką zupą, w której pływają rzeczy dobre i złe. Jest um, jest bardzo nieweryfikowalny, jest bardzo właśnie ustawiony na rozrywkę i na emocje. Na emocje przede wszystkim, tak. Te emocje zwyciężają nad faktami w tej chwili. Tak. Nie? To, co jest emocjonalne, łatwiej znajduje naśladowców, łatwiej się rozpowszechnia niż to, co jest prawdziwe. Tak. I teraz pytanie, czego my chcemy od życia i od siebie, prawda? Czy chcemy... Czy chcemy po prostu się w jakiś sposób bawić i ekscytować, czy chcemy sięgnąć po informację, tak? czy chcemy czerpać tylko i wyłącznie z jakiejś naszej bańki informacyjnej. A mówmy się, są bańki informacyjne, które są mądrzejsze, są bańki informacyjne, które są głupsze, ale nawet najmądrzejsza bańka informacyjna cały czas pozostaje jakąś bańką, mm -hmm. prawda, i nie, 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 ma, nie ma dostępu do całości wiedzy. Czy chcemy skonfrontować tę wiedzę i poznać jakieś, jakieś streszczenie, jakieś wnioski, konkluzje zbudowane na takim dosyć szerokim spektrum, czy chcemy cały czas korzystać z takiego małego grej w który w jakiś sposób wpadliśmy, bo nawet niekoniecznie my go wybraliśmy, to znaczy jakiś wybrał go jakiś algorytm. Wylosowaliśmy go w ten sposób, że po prostu urodziliśmy się w danym miejscu, wychowywaliśmy się w ten sposób, taki, tak się uczyliśmy, taki, taki zawód wykonywamy, takich mamy znajomych, a potem już algorytmy i proza życia robią swoje, prawda? I już jesteśmy przypisani do, do, takiego, do takiego miejsca. I czy chcemy zawsze dostawać informacje w jakiś sposób przypisane i kierowane tylko do ludzi takich jak my? Czy, czy chcemy sięgnąć szerzej? Mhm. I to jest takie pytanie dla, chyba dla każdego czytelnika, prawda? Czy, czy, zadowala go, czy zadowala go taka, no nie wiem, bezpłatna gazetka osiedlowa z reklamami, która jest przeznaczona dla niego? Mhm. Drogi czytelniku, tak. To ciekawe, to Wikipedia stawiasz tutaj jako taki odnośnik, o który można się zawsze oprzeć, zawsze można go złapać, zawsze można porównać to, co ktoś tak. mówi. I wtedy się zagląda do Wikipedii, bo może są inne jakieś źródła, a może są, jest inny pogląd. I no to, to już powtarzaliśmy wielokrotnie, że w Wikipedii nie znajdziemy może prawdy, ale znajdziemy źródła, które gdzieś ta prawda jest w tych źródłach. Tak, tak. Znaczy, wiesz, prawda przez wielkie P to jest, to jest ten horyzont, do którego raczej dążymy, prawda, a sam użyłem tego słowa, a nie, a nie, coś takiego materialnego. Nie znamy takiego, nie wiem, wzorca prawdy i nie ma prawdziwych prawdometrów, które nam prawdziwie powiedzą, co prawdą jest, a co prawdą nie jest. No, ale są, e, drogowskazy. I są te drogowskazy. Są drogowskazy, są drogowskazy, są pewne z jednej strony są analizy, z drugiej strony są syntezy. Wikipedia stara się robić w pewnym w pewien usystematyzowany sposób jedno i drugie. Z jednej strony Wikipedia nie stara się przedstawić na przykład każdej możliwej opinii na dany temat, bo biedny czytelnik po prostu po przeczytaniu 214 strony tekstu po prostu odpadł, prawda? Z drugiej strony Wikipedia nie stara się bardzo narzucać i zbyt, des, zbytnio destylować tych treści, mówiąc, że. Po prostu zrób to, albo to jest na przykład najlepszy samochód na świecie. Nie? Takich, mhm. takich stwierdzeń nie znajdziemy. Wikipedia stara się przedstawić jakieś wyważone, wyważone streszczenie, jednocześnie podając źródła i zachęcając do dalszego mhm. poszukiwania i eksplorowania tematów. Wikipedia raczej nie powie definitywnie i nie podsumuje nam życia, mówiąc właśnie jak żyć. Natomiast Powinna dać nam wiele wskazówek, powiedzieć nam, jak zacząć, żebyśmy mieli pierwszy ogląd, mm. uczciwy pierwszy ogląd na daną sprawę, jednocześnie zachęcając nas, w jakim kierunku możemy szukać dalej. No i przede wszystkim Kowalski, który edytuje to hasło, o którym zaczęliśmy na początku, powinien znać zasady Wikipedii, żeby w ogóle się w niej poruszać, żeby w ogóle zacząć edytować. No tak jak wszędzie wchodzi się, nie wiem, do do kościoła, do muzeum, do jakiegoś miejsca, no to trzeba poznać zasady do parku nawet. Też trzeba poznać zasady, czy tam można tak. jeździć na, wro na wrotkach, czy nie, na rolkach. Już wrotek już chyba nie ma. Te... A można zobaczyć. Ale na no, przykład już palenie ognisk nawet w parkach publicznych może być niewskazane, prawda? No tak. To, hmm. Zgadza się. Warto poznać zasady. Chociaż zasady Wikipedii, większość zasad jest, wydaje mi się, o tyle dosyć intuicyjna, ponieważ można je poznać się widząc inne hasła. Można zobaczyć, jaki mniej więcej jest standard, jak wygląda hasło bi biograficzne, w jaki sposób wygląda informacja na temat miejscowości, na temat, nie wiem, zjawiska fizycznego. Można no, nawet sobie skopiować takie hasło do swojego brudnopisu i, i prze, po, zmieniać po prostu nazwy miejscowości i te różne rzeczy takie zmienne, prawda? Zgadza się. to w takiej treści, bo to, to, jest, to jest możliwe i to jest jak gdyby zgodne z prawem autorskim, bo wszyscy, którzy edytują Wikipedię. Zgadzają się na to, żeby, tak. żeby uwalniać swoje, y, swoją twórczość. Tak, ja wiem, że wiele osób w ten sposób y, zaczynało, bo to y, no, jeśli nie masz, nie masz dobry człowieku, pomysłu, albo chcesz to zrobić szybciej, to po prostu weź tę strukturę już od kogoś, kto ją, y, kto, dobry kto się wy, na wypracował. Y, y. Y, można sobie popatrzeć, jak wyglądają takie aspiracyjnie wzorcowe y, dobre artykuły, czyli takie artykuły na medal, albo dobre artykuły. To są z zwyczaj duże i sążniste, już artykuły znacznie większe od jakichkolwiek artykułów encyklopedycznych, które mogłyby być w jakiejkolwiek encyklopedii mm -hmm. papierowej. Często zawierają sto i więcej przypisów, to są bardzo rozbudowane już często treści. Więc na początek nie, nikomu bym nie kazał, nie ośmielał się, bym kazał kopiować czegoś tak dużego. Natomiast, no, sama struktura i sposób narracji, język stosowany, on, wydaje się, wydaje się być godno stosowany, stosowania. Ponadto, co jeszcze? Na pewno e, należy unikać plagiatów. Na pewno należy być samodzielnym autorem e, treści, które się wstawia. E, no bo to tak łatwo skopiować z czyjejś strony internetowej. Prawda, w końcu jest dobra, dobrze, ktoś to napisał. Napisany jest, tak. No, to, to co, mam to samo napisać, tylko zmieniać trochę skład no, hmm. słów, czy rozkład? No właśnie. No, może nie warto. Tymczasem jednak Wikipedia respektuje prawo autorskie, ma do tego ma do tego swoiste podejście, to znaczy my bardzo zachęcamy osoby, żeby one się dzieliły swoją twórczością, sami tworzymy system, w którym bardzo łatwo jest się dzielić twórczością swoją, to znaczy pisząc na Wikipedii, jednocześnie udzielamy wszystkim licencji do korzystania z naszych treści, czyli jednocześnie do kopiowania, więc każdy na przykład sobie może wydrukować e, artykuł wikipedyczny, ale też każdy go może na przykład zmodyfikować, poprawić, rozbudować, ponieważ robimy to wzajemnie, to znaczy Dajemy tę licencję światu, jednocześnie wymagamy, żeby każdy, kto weźmie tę treść na tej licencji, licencję tę zachował. To jest tak zwana wirusowość mm -hmm. tej licencji. Dzięki takiemu systemowi ta Wikipedia może się rozwijać. Znaczy mamy, mamy pewność, że nikt sobie w jakiś dziwny sposób tych treści nie weźmie, to znaczy one już tam będą i one powinny w pewien sposób przerastać. Uaktualniać się i tak dalej. Z innych zasad na pewno warto jest być po prostu życzliwym człowiekiem, zakładać dobrą wolę, zachowywać się kulturalnie, wyjaśniać swoje stanowisko. Wydaje mi się, że no, normalne to... zachowania, których oczekujemy w życiu codziennym, no, tak w pracy. Chciało, tak, 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 tak. tak by się chciało, ale niestety sporo y, ludzi, którzy dotykają Wikipedii, no, spotykają się z czymś innym, ale to już jest temat na inną audycję. Na razie myślę, że zainspirowaliśmy słuchaczy do tego, żeby zastanowili się i być może dołożyli swoją cegiełkę do no, tej ol, olbrzymiej, ol, olbrzymiego źródła wiedzy, Źródła składającego się z innych źródeł, więc na solidnych fundamentach zbudowanego. Ja bym bardzo chciał wszystkich zachęcić do dania Wikipedii szansy i dzielenia się z Wikipedią i innymi czytelnikami swoją wiedzą. Dlatego, że Wikipedia jest tak silna, jak jej autorzy i im bardziej zróżnicowani, im bardziej kompetentni, im więcej tych autorów jest, tym lepszy jest ostateczny produkt, prawda? Przewaga Wikipedii nad małymi bańkami informacyjnymi polega na tym, że prędzej czy później nad danym tematem powinna popatrzeć nie jedna osoba, nie dwie, nie pięć, ale możliwe znacznie, znacznie więcej. Żaden autor nie ma monopolu. Na hasło Wikipedyczne. Żadna strona czy instytucja nie ma monopolu na hasło Wikipedyczne. Dzięki temu Wikipedia ma szansę coraz bardziej dążyć do pewnego rodzaju ideału, zarówno neutralności, jak i ideału pod względem nie wiem, aktualności czy kompleksowości opracowania danego tematu dlatego, że w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych czy komercyjnych, gdzie już artykuł został wydrukowany albo został opublikowany, więc nikt już go po prostu nie poprawi i co najwyżej, nie wiem, napisze polemikę albo jakąś syntezę, to jest twór cały czas żywy. Więc im więcej osób się zainteresuje, im więcej osób stwierdzi, że czegoś tam brakuje, im więcej osób wskaże błąd, im więcej osób będzie chciało się, chciało go ten artykuł, listę i tym podobne rozpisać, tym lepsza treść ostatecznie będzie dla nas wszystkich, także dla tego czytelnika. Dlatego warto dać Wikipedii szansę. Michał Łyciński. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem: Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!